Dzień dobry, mówimy dzisiaj z Delty Mekongu, dokąd przenieśliśmy się na ostatni odcinek naszej podróży po Wietnamie. O, szukam słońca. Od razu wypożyczyliśmy skutery, dojechaliśmy do promu i przemieszczamy się na drugą stronę, żeby zobaczyć, jak wyglądają okoliczne plantacje i takie sielskie, wiejskie życie. Okolice Kanto, czwartego w kraju i największego w Delcie Mekongu miasta, nazywane są ryżowym koszem Wietnamu. Samo miasto znajduje się na południowym brzegu rzeki Hau, jednego z dopływów Mekongu. Gdzie nie spojrzeć, jest woda, która daje życie i jest domem wielu mieszkańców. I Dorisek ma teraz szansę być kapitanem tego okrętu. Pierwszy drobny fuck up w tej podróży w delcie Mekongu. Wzięliśmy dwa skutery. Jeden pokazywał, że ma pusty bak, więc go zatankowaliśmy. Drugi pokazywał, że jest full. Ale prawdopodobnie wskaźnik poziomu paliwa był uszkodzony. Patrzę, coś tam jest w baku. Trochę chlupoce, ale chyba za mało i w związku z tym stanęliśmy. Prawdopodobnie z braku paliwa, żadnej innej przyczyny, także wezwaliśmy właściciela tych skuterów, poprosiliśmy go o pomoc, dowiezie paliwko i pojedziemy dalej. Przy okazji jest okazja, żeby zobaczyć, jak wyglądają te kanały odchodzące od Mekongu. Tu właściwie wszędzie są kanały, ci ludzie żyją na wodzie. I niestety trzeba stwierdzić, że tu jest strasznie brudno, jest dużo śmieci. To oczywiście z jednej strony spływa, ale chyba miejscowi też dokładają drobniutką cegiełkę do tego. A jedną dobrą sytuacją z tej awarii skutera jest to, że trafiliśmy na plantację drzewa chlebowego. Te większe owoce są już opakowane w takie siatki, żeby pewnie ptaki lub owady ich nie żarły, a mniejsze jeszcze tak sobie spokojnie dojrzewają. Pan nam ze swojego motorka przelewa paliwo i zaraz będziemy mogli pojechać. O, good, good. Rozmawiamy, powiem szczerze, nic nie rozumiem po wietnamsku, ale przynajmniej paliwo się znalazło, jest szansa, że pojedziemy. Jak widzicie w tym vlogu kończącym serię z Wietnamu, nie będzie pięknych obrazków, będzie za to dużo prozy życia, bo tak to wygląda w delcie Mekongu. My pierwszego dnia już naszą przygodę powoli kończymy. Udało nam się dojechać do przeprawy promowej, żeby wrócić na drugą stronę i wrócić do naszego homestaya. No, tak go nazwijmy. A kolejnego dnia pokażemy Wam ciekawostki, po które przyjechaliśmy do delty Mekongu. Dzień dobry, w kolejny dzień w delcie Mekongu. Wstaliśmy dzisiaj wcześnie, ponieważ wybieramy się na jedną z największych atrakcji, jaka tu jest w okolicy w delcie Mekongu, a mianowicie na jeden z pływających marketów. Wstaliśmy bardzo wcześnie, przed świtem, ale nic wcześniej nie grałem, bo tutaj jak jest noc, to panują absolutnie egipskie ciemności. Doris stwierdziła, że my się właściwie z wodą nie potrafimy rozstać, co? Od 2 lat. Woda, dłużej, myślę nawet. Woda to nasze życie. Jak nie kajaki, to houseboty. Jak nie houseboty, to takie tutaj. Tylko no. Dlaczego tak wcześnie? Odeśpimy. Można odnieść wrażenie, że to miasto nie sypia lub budzi się bardzo wcześnie. Kanto słynie z pływających marketów. To był cel naszej podróży do delty Mekongu. Najpierw odwiedziliśmy mały lokalny market na wodzie, by dotrzeć do największego marketu Cai Rang.
Na tym pływającym bazarze można kupić wszystkie owoce, jakie sobie wymarzycie. Od pomelo, jackfruitów, rambutanów, mangostanów, po pyszne mango czy śmierdzące duriany. To również centrum gastronomiczne, gdzie obowiązkowo warto zjeść o poranku zupę hutieł, znaną Wam z naszego vloga z Hoi An. Zupę, którą właśnie tutaj odkrył Gordon Ramsay i przeniósł do amerykańskiego Masterchefa. To było szybkie śniadanko na pływającym markecie, na tym dużym pływającym markecie na Mekongu. Zjedliśmy zupkę i... O Jezu, ja przepraszam Was, że tak trochę się drapie po głowie, ale po prostu tak mi gorąco jest. Po zupie jakoś chyba zawsze jest gorąco, co? Po tej szczególnie ona była taka ostra. Ja zamówiłam w ogóle łagodną, a była turbo ostra jak dla mnie. A dla mnie była taka okej, naprawdę fajna. Jak Twoje wrażenia teraz? To chyba było takie największe moje marzenie, żeby to zobaczyć tutaj w Wietnamie. No ja jestem zaskoczona najbardziej tym, że oni sobie tutaj tworzą takie małe miejsca zamieszkania, łącznie z tym, że prawie na wszystkich tych łódkach są kwiaty w doniczkach, więc to stwarza taki dom, takie w ogóle ciepło rodzinne. Ja jestem... Pranie piszące wszędzie, no... Trudne życie, no oni pewnie innego nie znają, więc oni są do tego przyzwyczajeni, ale z naszej perspektywy... Mega trudne życie, nie ma wygód, nie ma właściwie tak niczego, takiego co my lubimy, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Do czego jesteśmy przyzwyczajeni, dokładnie. No, jest ale, po prostu inaczej. Ale wydaje się, że im sprawia to łatwość w tym życiu tutaj, naprawdę. I poruszanie się tymi łódkami między tymi mniejszymi, między tymi dużymi i nawet dzieciaki prowadzą te łódki, więc to wszystko wygląda tak naprawdę prosto. A tak naprawdę to powiedzmy sobie szczerze, oni są ciągle uśmiechnięci. I ładnie ubrani. Oni są przede wszystkim też czyści. Może mają braki w uzębieniu, ale ogólnie są... Delikatnie to nazwałaś. Ale ogólnie są czyści i naprawdę kobiety są ładnie kolorowo ubrane. To też trzeba powiedzieć. Nie sugerujcie się tym napisem, gdzie stoi, że dają tej też pizzę. Przyjechaliśmy do fabryki makaronu ryżowego i zaraz zobaczymy, jak się ten makaron robi. Już się tajemnica pizzy wyjaśniła. Tutaj dają pizza noodle. Zobaczcie, tak to wygląda. To jest pizza, forma pizzy zrobiona z makaronu ryżowego. Do tego ostry sos, jakieś warzywa. Ciekawy patent. To smakuje jak makaron ryżowy. Kilos rice powder there inside it, okay. And water and vegetable to make colors. Yeah, and you miss. Tak się przygotowuje taką masę ryżową, ale tu się nic nie marnuje, bo pali się tą osłonką z ryżu. Taka ciekawostka, makaron jest barwiony naturalnymi owocami i warzywami. Na przykład ten kolor pochodzi ze smoczego owoca. Ten kolor pomarańczowy z takiego owoca jackfruit, tak chyba pan nam to nazwał. To wygląda, nie wiem, jak tatarak lub por, coś pomiędzy. I z tego jest robiony zielony kolor, a ten taki fioletowy jest z buraka. Naszą wyprawę na pływający market zorganizowaliśmy w homestay Songngu, ale spokojnie możecie zapytać w każdym pensjonacie czy hotelu, w którym zatrzymacie się w Kanto. Oprócz pływającego marketu i manufaktury papieru ryżowego, w jej trakcie mieliśmy okazję obejrzeć używane przez rolników kanały wokół miasta.
Dopłynęliśmy teraz do takiej farmy, a ona wygląda trochę na farmę pokazową, no ładna jest bardzo. Tu możemy przejrzeć różne odmiany owoców, warzyw, które uprawia się i sieje w Wietnamie. No ale wygląda to naprawdę fajnie. Teraz wam coś pokażę. Zobaczcie, jak drzewa obsypane papajami. Ich jest naprawdę mnóstwo. Mi się wydawało, że tych papai widzieliśmy dużo na Dominikanie, ale tutaj jest po prostu zatrzęsienie. One jeszcze są niedojrzałe. Zrobią się później takie żółto-pomarańczowe. Jeśli oglądaliście tamten film, no to wiecie, jak one powinny wyglądać. Jeśli nie oglądaliście, to ja wam go tutaj podlinkuję. Zobaczycie sobie też nasze filmy z Dominikany. Pokaż. Nie, i teraz opowiedz mi, co chciałeś tym gestem zaprezentować. No ja chciałam filmić z kokosem, co chciałam. A, okej. Okay. Przepraszam, bardzo przepraszam. Ja jestem zawsze, kurczę, powiem ci. Do tyłu. A to jest drzewko, proszę państwa, na którym rośnie dragon fruit. Ale w tej chwili nie ma sezonu na te owoce, więc ich nie ma. Taka ciekawostka. Ten owoc wygląda trochę jak gruszka, smakuje jak jabłko, ale jest zdecydowanie bardziej kruchy. Słyszycie te ptaki? To jest taki jakby domek dla ptaków, a na samym szczycie wydaje mi się, że to są głośniki, które ten dźwięk zbierają, zbierane ze środka, a przekazują na zewnątrz. Malutkie pomelo. O, a tutaj spróbuję wam pokazać troszkę większe. Zakończyliśmy naszą wycieczkę po delcie Mekongu łódką. Wszystko pięknie, tylko powiem wam, jedna rzecz mnie absolutnie przeraża. Bardzo mnie przeraża ilość śmieci, jakie tu się znajdują. Część z tych śmieci wygląda na bardzo starą, część świeża. One być może spływają też z góry, bo to wielka rzeka wraz z nurtem rzeki, ale na pewno tutaj miejscowi dorzucają się do tego. A jeszcze bardziej przerażająca jest myśl, że to wszystko dalej popłynie do oceanu. I później znajdujemy takie wielkie, kilometrowe wyspy pływającego plastiku. Nie mogę o tym myśleć. Skończyliśmy nasz trip łodzią po delcie Mekongu. Wzięliśmy skutery i ruszamy w tereny wiejskie na pewną plantację kokosu, bo słyszeliśmy o niej ciekawostki, a jak jest faktycznie na miejscu, zaraz się przekonamy. Przepłynięcie takim promem z jednej na drugą stronę kosztuje 3000 dongów za osobę ze skuterem. Drodzy państwo, dotarliśmy do przepysznego miejsca. Przyjechaliśmy na farmę kokosową i w tym miejscu wyrabia się cukierki z mleczka kokosowego, które jest długo gotowane, aż robi się taka plastyczna masa. One są bardzo delikatne, w konsystencji trochę przypominają nasze krówki ciągutki, ale są kompletnie inne. My mieliśmy cichą nadzieję, że przyjedziemy i zobaczymy, jak się te cukierki produkuje. Natomiast cukierki są i nabyliśmy już drugą kupną odrobinę. Tutaj czekają kokosy. W tamtym miejscu odbywa się produkcja, która już dzisiaj się skończyła. Ale dowiedzieliśmy się, że produkcja rozpoczyna się o godzinie 6 rano i kończy o 11. W delcie Mekongu zatrzymujemy się w takim miejscu. Później gdzieś wam wrzucę opis. Pokoik bardzo zacny i dwie doby w tym pokoju kosztują 200 zł. I na koniec tej serii garść praktycznych informacji dla osób, które chcą wybrać się do Wietnamu.
od początku. Internet, karta SIM, 150 GB, $10. Kupicie na lotnisku od razu po przylocie. Druga bardzo ważna rzecz, aplikacja Grab do przemieszczania się tutaj. To jest taka taksówka. Tak to jest taki Uber. Lokalny Uber, no. Więc warto na pewno też mieć. Kolejna ważna rzecz. Informacja, Uber wycofał się z Wietnamu, więc ta taksówka już nie działa. Kolejna rzecz, cały czas mówimy o przemieszczaniu się jeszcze. Kolejna rzecz to są nocne autobusy. My w nocnych autobusach spędziliśmy 2 noce, bardzo wygodne, niedrogie, także nie bójcie się nocnych autobusów. W autobusach nocnych jest ładowanie też, wejścia USB do ładowania telefonu. Jest internet, jest woda, jest kocyk. Także naprawdę jest to bardzo wygodne. Jeden autobus nawet miał miejsca leżące z masażem. Także w ogóle wypas. Loty wewnętrzne też niedrogie. My bukowaliśmy te loty z 2-dniowym wyprzedzeniem. Około 200 zł za lot. Bardzo wygodnie. Te wielkie odległości można pokonać dosyć szybko. Tak, są dwie właściwie opcje. Pewnie tych linii jest więcej. Vietnam Airlines i... Vietjet. Nie, chyba 4 wewnętrzne linie są. My korzystaliśmy póki co z Vietnam Airlines. Nie było żadnych problemów, żadnych opóźnień, żadnych odwołań. Natomiast Vietjet słyszeliśmy od znajomych Polaków, którzy z nich korzystali, że zdarzały im się opóźnienia i chyba odwołanie. No, ale tego nie, jakby nie potwierdzamy, bo my nie słyszeliśmy o tym tylko, tak. Dokładnie. Noclegi bukowaliśmy też z wyprzedzeniem jednodniowym, nie ma nigdzie problemu. W ostatniej chwili szukaliśmy na Bookingu. Powiem o jednym swoim wielkim marzeniu. Zawsze marzyłem, żeby mieć skuter, do tej pory go nie kupiłem, bo u nas wiecie, jaka pogoda jest, nie? Miesiąc czy 2 miesiące tak naprawdę pogody nadającej się na skuter, a tutaj jeżdżenie skuterem. To jest taki wielki fan, ja jeżdżę i mam badana na twarzy. Slalom między innymi skuterkami, których jest po prostu tutaj zatrzęsienie. Jazda szczególnie z widokami. Przy skręcie w lewo, to jest w ogóle, ja na jednym skrzyżowaniu zamknęłam oczy, jechałam przed siebie, wiedziałam, że oni widzą, że jedzie białas i trzeba uważać, bo jest to zagrożenie na drodze, więc wszyscy mnie mijali, a nie ja. Ale absolutnie polecamy. Genialna sprawa. Wypożyczanie rowerów również. Rowery w zasadzie są we wszystkich pensjonatach, hotelach, to jest free. Poza tym polecamy próbować jedzenia. Nie bać się jedzenia na ulicach, próbować różnych smaków. Jak macie fan z gotowania, zapiszcie się na cooking class w różnych częściach Wietnamu, ponieważ środek i południe Wietnamu to mają trzy różne kuchnie, więc warto tych trzech różnych kuchni popróbować i je trochę bliżej poznać. Takie ważne spostrzeżenie mnie osobiście naprowadziło czytanie bloga naszych ziomeczków Czas na Wywczas, że poznawanie Wietnamu od północy, jadąc w dół, jest takie, że na północy są najpiękniejsze widoki, a im dalej na południe, tym tych pięknych widoków jest mniej. Natomiast tu, gdzie w tej chwili jesteśmy i gdzie kończymy nasz trip, czyli w delcie Mekongu, widzimy tak naprawdę prozę wietnamskiego życia. I z drugiej strony takie przemyślenie, mimo tego, że to życie wygląda tak naprawdę trudno. Z naszej perspektywy. Z naszej perspektywy. Wygodnego Europejczyka. Tak, to ci ludzie są uśmiechnięci, zadowoleni i potrafią się cieszyć drobnymi rzeczami. Bardzo życzliwi, naprawdę przekochani. 2 razy mieliśmy problem ze skuterkiem i rozwiązali nam natychmiast. Także w jednej sytuacji zbiegło się pół wioski, żeby nam pomóc. Nawet się z nas obśmiali trochę, że jesteśmy takie niemoty. Tak, ale z drugiej strony to też pokazuje, jak oni w tej prozie życia, w tych takich detalach znajdują radość i wskazówka dla nas, że możemy też tak powinniśmy, a nie tylko czekać na jakieś wielkie rzeczy, które zmienią nasze życie. Nie bójcie się ludzi. No to w ogóle zdecydowanie. To nawet jak nie potraficie się dogadać, oni nie gadają po angielsku. Tutaj szczególnie na południu, w delcie Mekongu, bardzo rzadko ktoś mówi po angielsku, chyba że jest to pensjonat czy jakiś hotel, ale tutaj w mieście, czy na wsiach, czy na targu w ogóle nie mówią po angielsku. Mało tego, niejednokrotnie jak próbowaliśmy tłumaczyć przez translatora na telefonie, nie potrafią też czytać szczególnie. Zdarzało się, nie że wszyscy, tak, zdarzało tak, się. Tak, oczywiście zdarzało się, szczególnie starsi ludzie gdzieś tam na wsiach. Ale mimo wszystko uśmiech, mowa ciała i absolutnie można się dogadać. Więc podsumowując, reasumując nasz pobyt w Wietnamie,
Absolutnie możemy go polecić i w mojej opinii, jak w twojej, w mojej opinii ten kraj będzie naprawdę wysoko na takiej liście krajów, do których chciałoby się wrócić i je ponownie zobaczyć. Mówię o krajach azjatyckich, bo Chinami nie byłem jakoś oczarowany. Tajlandia jest fajna. Szczególnie kulinarnie. Tutaj absolutnie ja bym chciała wrócić jeszcze na te lekcje gotowania, posmakować, poznać produkty, o których w ogóle nie mieliśmy pojęcia i pewnie jeszcze o wielu nie mamy, także Wietnam na powrót, absolutnie tak. Czy chciałam powiedzieć o zakupach, bo dziewczyny pewnie będą zainteresowane. W Hoi An kupiłam dwie pary przecudownych spodni, które będą jeździły ze mną na wszystkie gorące podróże w ciepłe kraje. Dwie cudowne sukienki, tuniki z jedwabiu, dużo taniej niż miałabym to kupić w Polsce. I wiele innych rzeczy. Jeszcze musimy też wspomnieć o kawie w Wietnamie, bo to jest temat rzeka. My jesteśmy kawoszami i kawa... I powiedzmy sobie szczerze jedną ważną rzecz, że my nie zdawaliśmy sobie sprawy, nie czytaliśmy wcześniej o tym, że Wietnam jest drugim największym producentem kawy na świecie, ale 97% tej kawy, którą tu się produkuje, jest to robusta, która jest w Europie trochę źle odbierana. My raczej wolimy arabikę, ale okazuje się, że robusta robuście nie jest równa i tak naprawdę liczy się jakość ziaren i tutaj to się... wcześniej mówiłeś, tak? Polecamy wam kawę. Dobra, to zamykam temat, tak. Zobaczycie sobie to pewnie we vlogu z Hoi An, ale próbujcie różnych kaw. Zdecydowanie różnych. No i kawy po wietnamsku. Tak, moje serce skradła kawa z jogurtem. Gdyby ktoś mi powiedział, wypij kawę z jogurtem, to bym naprawdę postukała się w głowę. Ale stwierdziłam, nie no, spróbuję, słuchajcie. Absolutnie sztos.